Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmie porozmawiamy sobie na temat tego, jaki tytan jest najsilniejszy w serii Skibidi Toilet. Także oczywiście oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli ten materiał wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. A teraz zapraszam do oglądania. Więc po raz pierwszy taki materiał nagrałem dla was już parę miesięcy temu, lecz było to tak naprawdę przed tym, zanim w ogóle jakikolwiek tytan został ulepszony i wtedy mieliśmy po prostu zwykłego Titan Cameramana, zwykłego Titan Speakermana i zwykłego Titan TVmana. Natomiast teraz każdego z tytanów możemy właśnie określić tak zwanym mianem ulepszonego tytana, czyli przykładowo Upgraded Titan Speakerman czy też Upgraded Titan TVman. Zaczynając od tego najwcześniejszego, czyli Titan Cameramana. Teraz właśnie Upgraded Titan Cameramana. Co o nim wiemy? Wiemy, że ten był w laboratorium przez naprawdę bardzo spory czas. No i oczywiście, kiedy z niego wyszedł, no to ten pokazywał nam takie swoje początkowe umiejętności. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o jego umiejętności, to są one naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe. Przykładowo ten posiada właśnie ogień, którym potrafi ziać z tak zwanego swojego serca. Jest on również, no po prostu całkiem wydaje mi się, że silnym tytanem. No i oczywiście, moi drodzy, no to po ulepszeniach jego zbroja i ogólnie wszystko się zmieniło. Ale moi drodzy, mamy przy okazji Upgraded Titan Speakermana, który przez naprawdę bardzo długi czas był zainfekowany i tak naprawdę w właśnie odcinkach, kiedy ten, że tak powiem, powrócił, możemy zauważyć, że ten właśnie również posiada ulepszoną zbroję, ulepszone głośniki, przy okazji laser z serca, tak samo jak właśnie poprzednik, czyli Upgraded Titan Cameraman, jak i również tutaj właśnie taki dodatek, że jest on naprawdę, ale to naprawdę bardzo szybki. Co wydaje mi się, że czyni go definitywnie, no, bardzo wysoko w całej oczywiście tej liście. No i jeszcze tak na samym początku chciałbym tylko zaznaczyć, że to, co wam tutaj powiem, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. No i jak najbardziej wy w komentarzu możecie napisać swoją opinię na temat wszystkich tytanów z serii Skibidi Toilet. No i przechodząc do właśnie naszego ostatniego ziomala, czyli Upgraded Titan TVmana, który tak naprawdę również ucierpiał i został po raz kolejny ulepszony. Tak naprawdę ten posiada właśnie ostrze z mocą teleportacji, posiada on właśnie telewizory, które właśnie mogą, że tak powiem, też no, latać i normalnie właśnie robić wszystko. Posiada on również w sercu też laser, ale poza tym wszystkim, że posiada w sercu laser, no to posiada on również umiejętność dania tak zwanego upgrade'a innym tytanom. No i ogólnie wydaje mi się, że patrząc na, że tak powiem, wszystko ogólnie, no to najsilniejszym tytanem pod względem stylu walki ogólnie wszystkiego jest tak zwany Titan TVman, czyli Upgraded Titan TVman. Natomiast nie jest to powiedziane, że inni tytani są jakoś od niego gorsi, no bo definitywnie tego nie mówię. Przykładowo na przykład Titan Speakerman wydaje mi się, że jest również bardzo silny, bo na przykład ten według mnie jest najszybszym tytanem, takim najbardziej zwinnym, a kiedy otrzyma on ulepszenie, no to jest on dosłownie niepowstrzymany. No i mamy również tak zwanego Upgraded Titan Cameramana. No jeśli o niego chodzi, to ten wydaje mi się, że też jest naprawdę bardzo dobrym wojownikiem. No i według mnie, tak czy siak, najlepsze, że tak powiem, co może być, to oczywiście tak zwane trio tych tytanów, czyli połączenie wszystkich w jedno. To jest według mnie oczywiście najsilniejsze, lecz wybierając z definitywnie jednego tytana, no to po wszystkich umiejętnościach i ogólnie wszystkim, co tak naprawdę poznaliśmy przez całą serię, wydaje mi się, że Titan TVman jest praktycznie najsilniejszy. Ponieważ obecnie posiada on, wydaje mi się, że najwięcej mocy, przy okazji jest on no, nie do zainfekowania, patrząc na to, że jeden właśnie Parasite próbował, ale mu się nie udało, no to ten według mnie jest najsilniejszy, ale ci inni też jak najbardziej łapią się pod różnego rodzaju kategorie. No więc definitywnie wprost nie mówię tego, że ci są na przykład jacyś, no nie wiem, gorsi czy coś takiego, ponieważ są oni również bardzo, ale to bardzo mocni. Wydaje mi się, że tak szczerze, no, większości tych mocy wszystkich tytanów raczej jeszcze nie poznaliśmy, ponieważ wydaje mi się, że bardzo dużo z nich ma jeszcze takie właśnie moce, które po prostu przed nami ukrywa i niektóre z nich tak naprawdę dopiero po parunastu bądź też paru dziesięciu epizodach właśnie dopiero poznajemy. Także jest jeszcze bardzo duża możliwość, że przez najbliższe i przyszłe
odcinki serii, będziemy poznawali jakieś nowe moce, przykładowo upgraded Titan Cameramana, bądź też Speakermana, czy też Titan TVmana. Dlatego tutaj bym się jeszcze jakoś nie nastawiał na to wszystko, że na przykład któryś jest lepszy, lecz na obecną chwilę bym raczej powiedział, że upgraded Titan Cinemaman, bo w sumie jest to Cinemaman. No i tak, no moc jego telewizora również czyni go bardzo, bardzo silną postacią. No osobiście wydaje mi się, że w takim dokładnym starciu jest bardzo duża szansa, że Titan Speakerman też miałby jakiegoś rodzaju szansę, jeśli byłby on właśnie pod wpływem tego, co przykładowo dał mu Titan TVman w jednym z epizodów. To myślę, że byłoby to w miarę wyrównane, no ale bez żadnych takich umiejętności dodatkowych, można by powiedzieć, że jakiś mega ultramocy, no to upgraded Titan Cinemaman wygrywa. No i jeszcze raz przypomnę, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia, dlatego wy możecie się sugerować totalnie czymś innym i jeśli wy macie jakąś inną opinię na ten temat, jak najbardziej możecie po prostu napisać ją w komentarzu, bo czemu by nie? I jeśli według was na przykład ta upgraded Titan upgraded Titan Cameraman na przykład jest lepszy, to również możecie to napisać w komentarzu i no jak już mówiłem, jest to po prostu moja opinia. Według mnie najsilniejszym obecnie Tytanem jest upgraded Titan Cinemaman. Oczywiście wszystko może się jeszcze na przestrzeni następnych paru epizodów zmienić. Także, no, tak to właśnie wygląda. No i po prostu, jak już mówiłem, no nie bierzcie tego tak mega poważnie, że ja wykluczam tych innych Tytanów. Jak już mówiłem, każdy z nich po prostu się charakteryzuje czymś innym. Według mnie najlepszy styl walki i według mnie taki, no, nieco silniejszy, bo ma więcej właśnie umiejętności, w sensie mocy i tego typu rzeczy, jest właśnie upgraded Titan Cinemaman. Ale no natomiast mamy również takiego Titan Cameramana, który też jest niczego sobie. Jest on na pewno bardzo wytrwały i dosłownie się nigdy nie poddaje. No i też jest on naprawdę bardzo silnym Tytanem. Tak samo upgraded Titan Speakerman, który jak już mówiłem jest bardzo zwinny i szybki, co też właśnie czyni go naprawdę bardzo, bardzo dobrym. Ale no, tak czy siak, nie ma co się oszukiwać, powtórzę to jeszcze raz, że najlepszym takim połączeniem tego wszystkiego jest właśnie, moi drodzy, tak zwane po prostu combo, czyli trzech tytanów w jednym. Ponieważ jeśli wszyscy w trójkę połączą swoje siły, no to wtedy na zwyczajnym świecie jest im po prostu łatwiej i są oni praktycznie nie do pokonania. Dlatego według mnie trzech tytanów połączonych w jedno, można by tak powiedzieć, jak działają ze sobą plecy w plecy, to najlepsze połączenie, jakie właśnie się nam przydarzyło. I tak naprawdę takim najsilniejszym Tytanem to jest po prostu Titano Speaker, kamera, właśnie TVman, czyli właśnie ta trójka połączona w jedną całość. I to już by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Jeśli jesteście tu nowi, zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Jeśli chcecie więcej jakichś top na przykład rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, top postaci, które rzadko widzieliśmy, czy tego typu sprawy, to możecie tu zostawić łapeczkę do góry. No i dajcie tego subika, bo jesteśmy mega blisko 15 tysięcy i fajnie by było to bić na przykład już niedługo, bo dosłownie jak zostawicie teraz subika, to jest szansa, że wbijemy to nawet, nie wiem, dzisiaj albo jutro, także subskrybujcie kanał z dzwonkiem, definitywnie. I to tyle, ja dziękuję wam za obejrzenie, trzymajcie się, pa pa!